Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dziś jest poniedziałek, 27 luty. Kto pamięta, ten wie. I dzisiaj kochani moja córka. Prawie. I dzisiaj moja córka skończyła. Mama pamiętała te 5 dni po godzinie. I dzisiaj Paulina skończyła 22 lata, o 13.25, 22 lata temu przyszła na świat i wywróciła nasze życie do góry nogami. Dalej wywraca. Dalej wywraca, tak. Przychodzi i wraca i przychodzi znowu. Przychodzi, wraca, wychodzi, wraca. Tak, kochani. Cały czas przychodzę, to najważniejsze. Zawsze wracam, zawsze wracam. Tak, teraz jest chwila na to, abyście weszli w komentarze i życzyli Paulinie wszystkiego, co najlepsze. A ja tak dla urozmaicenia opowiem wam historię dzisiejszego dnia. Ponieważ ja wiedziałam oczywiście, którego dnia, kiedy urodziła się moja córka. Ale jakoś... miałam cały czas w głowie, że 27 luty wychodzi we wtorek. Nie w poniedziałek, tylko we wtorek. Z tego błędu wyprowadził nas, ja nie wiem, czemu ty mnie nie wyprowadziłeś, bo ja może o tym nie wiedziałam. Ty mnie nie powiedziałaś, o czym myślisz. Ona myślała, że 27 to 27, ale nie wiedziałam, że ty jesteś. I z tego błędu wyprowadził nas w sobotę około 20 Kevin, gdy powiedział, że Paulina w poniedziałek ma urodziny, a ja w poniedziałek, we wtorek Paulina ma urodziny, nie? Nie, poniedziałek, ten 27 luty wychodzi w poniedziałek. Ja mówię, no co ty, nie, zaraz na telefon, no faktycznie poniedziałek, a to była sobota, godzina 20. A ja nie miałam przygotowanego jeszcze prezentu dla Pauliny, w ogóle nie wiedziałam, jak ten dzień będzie wyglądał i... poprzedni tydzień był taki chorobowy, troszeczkę miałam co innego na głowie, byłam osłabiona i tak po prostu o tym nie myślałam. I zostawiłam to na poniedziałek. Mówię, pójdę do sklepu, coś sobie upatrzę, coś jej kupię, coś wykombinuję i jakoś miło ten dzień spędzimy. No wiecie, jak dowiedziałam się w sobotę o 20, no to w sobotę już nic nie wykombinowałam. W niedzielę też nic nie wykombinowałam, bo sklepy są zamknięte. No i stwierdziliśmy razem z tatą Pauliny. A mężem pani Kasi? Czyli mamy Paulinę, czyli mamy z kanału Matki Córki. Że po prostu miło spędzimy ten dzień. Mój mąż powiedział, że przecież ty masz bon na masaż, który dostałam od nich w prezencie gwiazdkowym, nie wykorzystałaś go jeszcze, no to weź kup też taką godzinkę masażu dla Pauliny, to pójdziecie sobie razem na masaż, to już będzie taki początek, miły początek tego dnia. No i tak też chciałam zrobić, pomyślałam też sobie, że zaproszę całą czeladkę na kolację i jeszcze... Razem z Kevinem! Tak, razem z Kevinem, tak. I jeszcze pomyślałam sobie, że przed kolacją pójdziemy na kręgle, żeby tak było miło i przyjemnie i wesoło. I plan poszedł się walić. Ponieważ gdy weszłam na stronę internetową salonu z masażem, do którego mam bon, okazało się, że w poniedziałek salon jest zamknięty. Gdy myślałam o kręglach, to zobaczyłam Kevina, który schodzi po schodach w dół, bo dzisiaj u nas spali. Schodził w dół i mówi do widzenia. Czyli szedł do pracy. Szedł do pracy, czyli wieczorem go nie ma, bo miał na drugą zmianę. No to kręgle też poszły tak w odstawkę, no bo w trójkę w kręgle to tak wiecie, mało zabawnie. No. I została tylko kolacja. Zobaczam. Kochani, masaż, znaczy tak, co się odwlecze, to nie ucieczę. Na masaż idziemy, ale w środę, bo na ten termin zarezerwowałam internetowo. Jak znajdziesz swój bon. Jak znajdę swój bon, tak, ale gdzieś on jest. On gdzieś jest, ja wiem, że gdzieś on jest, bo ostatnio go widziałam, gdzieś go odłożyłam w miejsce. Wiadome. Wszyscy mieli... Kocham takie miejsca. Tak. Każdy ma takie miejsce, w którym ktoś tak. Odkłada i na pewno o tym będzie pamiętał, na pewno. Nigdy nie pamiętam, gdzie ten bon odłożyłam, ale znajdę. Mam jeszcze jeden dzień na szukanie. A teraz, kochani, Paulina odstawiła się, proszę bardzo, tak w cekiny.
Proszę bardzo, jest to urodzinowa kolacja, więc jubilatka, solenizantka musi wyglądać jak gwiazda filmowa. Jej mama też się trochę odstawiła, ale nie aż tak bardzo, bo przecież ja to tutaj jestem tylko dodatkiem, który ją urodził. Wypchnął z siebie w bólach w męczarni. To ja powiem, ale wiecie co, to ja powinnam dzisiaj świętować. Urodziny powinny być dla mamy, nie? No. Ku pamięci tego dnia, tak. Tych chwil, tego bólu. Urodziny powinny być takie święte mamy. No. A taty? No i taty. Chyba jej nie było, nie? Tak, bez ciebie by jej nie było i ty mnie trzymałeś za rękę w tej ważnej chwili. Tak, byłem w obydwu ważnych chwilach. Tak, to były super ważne chwile, na pewno więcej nie mówcie. To prawda, no. Więc teraz idziemy w trójkę świętować ten tak. Ważny czas. Ostatnio coraz więcej osób w ogóle mi mówi, że jestem podobna do tat, no to oceniajcie. Nie masz brody. Nie ma brody. Myślę, że jesteś taka pomieszana. Tak, jestem pomieszana i ten, i tak jeszcze, taka jeszcze anegdotka. Rozmawiałam ostatnio z Kacprem, z przyjacielem Kevina, moim też dobrym znajomym. I oprócz tego, że tam z tatą mają taki, Kacper z moim tatą mają takie coś wspólnego. Tak, wspólnego. To jeszcze ostatnio Kacper powiedział, pan Tomek, mąż pani Kasi, tata Pauliny. I ja mam tyle, byłam posikana ze śmiechu. Kacper, pozdrawiam, bo Kacper z Wiką oglądają chyba każdy odcinek, wiedzą wszystko, są na bieżąco. I jak ostatnio coś powiedziało mojej tacie, nie Paulina, to jest mąż pani Kasi, tata Pauliny. No proszę, jest anegdota. Tak. No proszę, cudownie. Moi znajomi tego używają, także nie jesteś tylko tatą. Świętujemy, kochani, kolacyjkom moje urodziny. Mamy czym opić, więc moje zdrowie. A kobiety się bawią. Ja już mam karbonarkę, kochani, rodzice czekają, więc ja mam teraz robić jeść czy czekać? Nie. Dopadałoby czekać, ale jest ciepło. My ci pomożemy. Możecie mi, dobra. Ja jem, więc musisz mówić. Kochani, ja zamówiłam kaczuszkę, którą zachwycałam się jakiś czas temu, właśnie to też była jakaś taka kolacja urodziny Kevina. O właśnie. I Kevin właśnie dla mnie zamówił taką kaczuszkę. I ja podobno się nią zachwycałam. Nawet miesiąc temu mówiłaś, że mu kaczka z aperitivo. Nie pamiętasz? Nie, chciałam ciężko z pamięci, więc nie pamiętam. Ale mam kaczuszkę, a ty masz co? A ja się skusiłem na pizzę z ziemniakami i z jajkiem. Pierwszy raz mi pizzę z ziemniakami i z jajkiem. Brzmi to polsko. No. Brzmi to polsko, nie? No, ale jeszcze nigdy takiej nie jadłem, więc zawsze jemy pizzę. Jaką parmę? Parmę. Tutaj jest chyba italiana się nazywa. No, ale dzisiaj skusiłem się na inną. Zobaczmy. To próbujmy. Próbujemy. Smacznego. Wtorek, poranny spacer z psami. Mieszkamy tutaj 2 lata czy 3 lata, jakoś tak. A od jakiegoś roku zauważyliśmy, że las wygląda na zryty przez dziki. Właśnie tam, gdzie spadają żołędzie, często ziemia jest taka poruszona. No i zawsze mówiliśmy sobie, że o, pewnie dziki w lesie w nocy buszują. Ale wiecie, te dziki to był temat jak Yeti. Niby wydaje ci się, że ziemia poryta, ale dopóki tego dzika nie widzisz, no to tak naprawdę nie za bardzo wierzysz, nie, dragonie, nie za bardzo wierzysz, że one naprawdę istnieją i po tym twoim lesie, po tym twoim skrawku chodzą. No i dopóki tego dzika nie widzieliśmy, no to traktowaliśmy go jako takie zjawisko. Które jest, albo go nie ma, może właściwie to coś innego było. Wiecie, jak to jest. Ale ostatnio, w zeszłym tygodniu, Tomek takiego dzika spotkał. I odkąd mi o tym powiedział, to te moje spacery z psami po lesie są takie naznaczone dodatkowym strachem, bo ja do tej pory dzika nie spotkałam. I szczerze powiem, takiego spotkania się obawiam. Nie wiem, jak by psy na niego zareagowały, na jednego albo i na całą gromadę. Boję się tego spotkania i mam nadzieję, że nigdy do niego nie dojdzie. Na całe szczęście Tomek go zobaczył z daleka, a ten dzik, gdy zobaczył jego i Lunkę, no to po prostu uciekł.
więc jakiegoś bliższego spotkania nie było, no ale teraz już mam dowód na to, że one są. No i strach taki mały albo duży jest. Teraz zachowam się jak matka. Moja córka znowu bez szalika. Wsiadam z auta, a ty gdzie masz szalik? Ale ja tutaj pod szyję jestem tutaj, o. To byś tak musiała. Kochani, zgadnijcie co to jest. Zgadnijcie co to jest. Ja wam pokażę, kochani. Mój bon, prezent. Prezent dostałam na gwiazdkę, masaż balijski 60-minutowy i właśnie na taki razem z Pauliną dzisiaj idziemy, ponieważ ja dostałam taki masaż na gwiazdkę, a Paulina dostała taki masaż w prezencie urodzinowym. I właśnie dzisiaj ten masażyk, ten prezencik sobie odbieramy. I kochani, mówiłam wam, bo chyba mówiłam wam, że zgubiłam bon. To znaczy odłożyłam w miejsce, wiadome miejsce i okazało się, że nie wiemy co to za miejsce. Poziom 0 to nasze piętro. A wychodzimy. I mówię wam, dwa dni szukałam. We wszystkich szufladach, we wszystkich półkach. Sprawdzałam nawet w miejscach, co do których nie miałam wątpliwości, że tam na pewno tego nie będzie. I wiecie co? I jakieś 2 godziny temu znalazł ten bon mój Tomek i znalazł go w szufladzie, w której szukałam z 5 razy. No i jak to jest to, że masz do znalezienia jeszcze jeden taki bon? Tak. Ponieważ taki masaż dostałam też jakiś czas temu, ale mi się przeterminował, ale gdzieś na TikToku... Na prawo Marcina. Co? Prawo Marcina. Aha, tak się trzeba powołać? Czy co? Nie no, TikToker prawo Marcina nagrał, że można to używać. Aha! Na TikToku ja ci powiedziałam gdzie. Aha. Okazało się, że taki przeterminowany voucher jest w dalszym ciągu ważny. Nie traci on ważności, nawet jeżeli jest na nim napisane, do kiedy należy go wykorzystać, to i tak należy się tym podobno właśnie nie sugerować, ponieważ pieniądze... Znaczy podobno to jest prawnie ustalone. No, że dopóki ale... Dopóki chyba się ta usługa na przykład nie wykluczy, już nie będzie tej usługi, mhm. To dopóki ona nie zniknie, to ten bon jest jakby ważny. Więc ja liczę na to, że jeszcze znajdę tamten bon. Ale wydaje mi się, że chyba jak jest droższy, to trzeba dopłacić, ale ręki sobie uciągnie nam. A to na pewno, wiesz, to na pewno. Ale ten, ale ogólnie, że można ten voucher wykorzystać, nie? To jest ważne. A to dla 2 osób, więc możemy iść znowu, we 2. Aha, tam tu jest na... O, dobra. No i idziemy się, kochani, masować. Bardzo mi potrzebny ten masaż, naprawdę. Czuję, że go potrzebuję. Nagrywam TikTok. Kochani, właśnie idę odebrać swój urodzinowy prezent. A ja swój gwiazdkowy. A ja swój gwiazdkowy. No i proszę. I pierwsza scena do TikToka nagrana. Wybranie sobie tak do masażu. A, mamy sobie wybrać, tak? Mhm. Bardzo ładny, słodki. Mango. Tak. Kawa to raczej nie dla mnie, ale powącham. Nie zdziwię się, jak ty go wybierzesz. Kawa będzie taki pobudzający, taki zapach ale pobudzający. To jest taki najbardziej intensywny, jaki może. Okej. I też bardzo ładny, ale chyba właśnie najbardziej ładny. I potrzaskasz, nie potrzaskasz. Jezu, by było. Grunt żywy. Tak, żywy. I co? A co ty wybierasz? Wanilia albo mango. Jeszcze się muszę zastanowić. Dobra, to teraz ja wybieram. Spróbuję nie potrząskać. No, tylko uważaj, bo śliskie. Co wąchasz? Mango? Mango. Ale myślałam, że jest taki bardziej intensywny, on jest taki bardzo przyjemny, bardzo słodki. Tak, no. Wanilia. Ładnie. Nie wiem. Może wanilia? Serio? No proszę.
to szkoła też jest fajna. Mango super pachnie, ale nie wiem, czy chcę tak słodko, no czy chcę się tak mega zrelaksować. Tak, między kawą a wanilią się zastanawiam. Ta kawa bardzo ładnie pachnie potem na skórze. Dobra, to kawa. A wanilia? Wanilia też ładnie, ale ona bardzo szybko ten zapach nie musi okay. się wchłania. Tu. A mango? Próbowała pani? Manga jeszcze nie próbowałam. A, okej. Okay. To jest taki w miarę nowy, odkąd tu pracuję okay, i okay. jeszcze nie miałam okazji. Zapraszam pani jeszcze na chwilkę, dobrze. Żeby sobie tam usiąść. Na nie, jeszcze nagram tutaj. Już prawie przygotowane, idziemy na kolejny etap. Gdzie tutaj są też jakieś inne olejki, patrz. Mówię do innych zabiegów. Może być. Ta pomarańcza. Ja używałam kiedyś tutaj jaśmień i mleko, a moja przyjaciółka winogrono i bardzo ładnie pachniały. Nawet spodziewałam się, że będą te olejki, tak sobie o nich myślałam, ale niestety. Zobaczymy jak to mango. Kawa. I kawa, tak. Nadzieję sobie teraz nowe stópki. Chcemy kapciuszkę? Czekamy. Tak. Ciemno tutaj, kochani, bo jest nastrój. Może jakbyś poświeciła troszeczkę latarką, byłoby cokolwiek widać. Jesteśmy już w takim podwójnym pokoju i tutaj są już nasze łóżka, na których będziemy masowane. Znaczy ja już chodziłam do takich podwójnych pokojów, ale zawsze do innego. W tym jestem pierwszy raz i wydaje mi się, że to jest pokój do masażu tajskiego, takiego mocnego. A my jedziemy na malijski, taki bardziej relaksujący. No, a my dwie też byłyśmy już na masażu. Kiedyś tak, w Warszawie, Interkontynentalu. No. Także, ach, czekam z niecierpliwością. Bardzo potrzebuję tego masażu, bardzo. Nic nie widać, ale to nic. Ważne, że słychać. My teraz musimy się właśnie przygotować, rozebrać, założyć majteczki i czekać, aż nasze panie przyjdą. Nie umiem się już doczekać tego masażu, naprawdę. Jesteśmy już po wypoczęte, zrelaksowane, bo wymasowane. Oczywiście. Było cudownie. Przydałaby się jakaś godzinka na drzemkę. A mi masaż dłoń, bo mam strasznie spięte od klikania na telefonie. Tak leżałam po masażu na tym łóżku i tak naprawdę nie chciało mi się wstawać. Zresztą widać chyba po moich wypiekach. Było super. Było super. Także polecam wszystkim taką godzinę relaksu. Przynajmniej raz na jakiś czas. Hej kochani, pewnie spodziewaliście się dość wesołego vloga, fajnego odcinka, takiego jak zresztą co roku, bo zawsze na moje urodziny staraliśmy się zrobić coś fajnego na YouTube'a, też fajnie ten czas przeżyć. Miałam zaplanowane dwie imprezy urodzinowe, jedną dla rodziny, jedną dla znajomych. Byłam już dogadana ze wszystkimi, wszyscy potwierdzili mi obecność, zrobiłam już sobie listę zakupów. I dzień później, przed tym jak miałam właśnie pojechać na zakupy, kupić wszystko co trzeba na imprezy, przed przygotowaniem jedzenia, dostaliśmy wiadomość o tym, że nie żyje jedna nam bardzo bliska osoba, bardzo bliska. Mówiliśmy wam, że ten 2023 rok jest dla nas bardzo ciężki i dał nam w kość, odczuwamy do tego skutki do teraz, mamy połowę marca prawie. Nie chcę wam mówić, kto umarł, dlaczego umarł i co się takiego wydarzyło, bo wiem, że są osoby, które nie chciałyby, żebym o tym mówiła publicznie, są osoby, które nie chcą się tym dzielić, chcą zachować tą prywatność i ja uważam, że w tej sytuacji jest to słuszne wyjście, więc też nie jest to osoba, która się pokazywała u nas na kanale, więc nie była publiczna, więc jak najbardziej, nawet w tym momencie, gdy jej nie ma, uszanuję jej prywatność. Mam różowy sweter, mam żałobę, ale w sercu, trochę sobie poprawiam humor kolorowymi ubraniami, nie jest to dla mnie coś takiego, nie mam takiego musu, jaki był kiedyś, że nasze babcie, czasem nawet rodzice tak ubierają się na czarno, bo taka jest tradycja, tak było ustalone, ale ja tak nie mam. Ubieram czarny, znaczy ubrania to nie jest dla mnie coś takiego, czym muszę pokazywać światu, co się u mnie w życiu dzieje. Mam ochotę na różowy, to ubieram różowy, mam ochotę na czarny, to ubieram czarny.
No, w sercu może być. Totalnie pustka, jakiś smutek, żal, rozpacz, a niekoniecznie muszę to tym emanować i zarażać tym smutkiem innych, bo to jest mój smutek. W tym momencie to u mnie jest źle. Pierwszy raz w ogóle od 2 tygodni się pomalowałam. Jestem niestety dziwnie, już zapomniałam siebie w takim wydaniu. Nie pamiętałam już tego widoku. No i tak się pomalowałam, mówię, kurde, to ja. Patrzę właśnie w lusterko. Więc urodziny, które miały być, się nie odbyły. Widzicie jeszcze balony, to pozostałość po no, kilka dni po urodzinach jeszcze nie było nic wiadomo. No, imprezy urodzinowej nie zrobiłam, od razu jak się dowiedziałam, to ją odwołałam. To był, Boże, tragiczny moment. Pamiętam, jak się dowiedziałam, to po prostu do końca życia nie zapomnę tego. Tej mojej reakcji, reakcji moich bliskich, było ciężko. No i dalej nie jest łatwo, ale musimy sobie jakoś radzić. Ta śmierć wiele w moim życiu zmieni. Bardzo dużo. Już teraz właśnie czujemy tego skutki na co dzień. Nie jest to nic dobrego, stracić bliską osobę. No, jest to ogromne cierpienie. Dzień pogrzebu też był bardzo trudny. Cieszę się, że właśnie była przy mnie moja rodzina w tym dniu. Poczułam ich bliskość, poczułam ich wsparcie, zrozumienie. Jest to bardzo ważne, żeby wspierać swoich bliskich, naprawdę. Jestem im strasznie wdzięczna za to. Szanuję ich za to i mój szacunek do nich wzrósł naprawdę o kolejne 100%. No i nie wiem, jak to będzie teraz, ale wszystko się zmieni. Będzie inaczej niż do tej pory. No, świat się obrócił o 180 stopni na pewno. Nie wiem, co mam więcej o tym powiedzieć, bo to jest taka sytuacja wyjątkowa, delikatna, że po prostu tutaj brak jakichkolwiek słów. Nawet, nie wiem, w mojej głowie też jest taki wielki mętlik. Na co dzień mam takie różne... Mam takie różne wahania nastrojów, raz o tym nie myślę, jest okej, potem sobie przypomnę, jest strasznie smutno. No ale tak będzie jeszcze, żałoba trwa. Już pożegnałam jedną bardzo bliską ciocię. Pożegnałam kuzynkę. Nie wiedziałam, że będę tak szybko po raz kolejny to przeżywać. Od śmierci cioci minęły 3 albo 4 lata. Już ten czas tak leci, że nie pamiętam nawet. Myślałam, że to się nie wydarzy, ale się wydarzyło. Chce mi się płakać, ale nie chcę tego robić. No, do kamery, bo nie chcę, żebyście myśleli, że to jest na pokaz, ale no... Nie wiem, to jest ciężko. Ciężko cokolwiek powiedzieć, wyrazić to słowami. To jest totalne po prostu rozbicie. No ale wiem, że ten rok na pewno jeszcze będę te skutki czuła. Moi bliscy też to będą odczuwali. Są tacy, którzy będą to odczuwali mocniej i chcę przy nich teraz być, ich wspierać i ja nie wyobrażam sobie tego po prostu. Nie wyobrażam sobie stracić tak bliską osobę. Tym bardziej, że to nie była starsza osoba. No a oprócz tego, na dobitkę, dowiedziałam się, że jestem chora. Choruje moja tarczyca. Nie jest to Hashimoto. Wydaje mi się, że trochę gorzej. A wydaje mi się tak przez to, że ta choroba jest zupełnie mniej taka popularna niż Hashimoto. Z Hashimoto się już większość z nas oswoiła, bo to znamy. Ja jestem chora na... nie wiem, czy to jest zaburzenie, czy... mam nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa Bassedowa. Nie znam tego. Jedyne, co do tej choroby wiem, to to, co mi powiedział internet. Z poleceń okazało się, że mam bardzo dobrą endokrynolożkę, więc się cieszę, że trafiłam w dobre ręce.
jeżdżę specjalnie do Gliwic do niej, byłam ostatnio pierwszy raz. Za wizytę prywatną zapłaciłam 290 zł. Przepisane mi zostały dwa leki. Jeden z nich to metizol, a drugi propanolol. Dość dużą dawkę dostałam leków, z tego co wiem od naszej cioci farmaceutki. No jest to duża dawka leków. No ale to jest takie poważne stadium, powiedzmy. Więc no, mniejsza dawka nie wchodziłaby w grę. Jeszcze tych leków nie jem. Dowiedziałam się o nich kilka dni temu. Zacznę je suplementować, jeść, stosować dopiero w poniedziałek. Bo mogą na mnie różnie te leki oddziaływać, różnie mogę na nie zareagować i chcę być wtedy z bliskimi, żeby ktoś miał na mnie oko, żeby ktoś w razie czego mógł do mnie pojechać do szpitala, ponieważ może wystąpić gorączka i różne inne rzeczy, o których mówiła mi pani doktor, więc boję się strasznie, odkładałam to. To jedzenie to chyba te kilka dni, bo muszę się z tym jakoś oswoić, poskładać się do kupy. Może tak się nie powinno robić, może to jest nieodpowiedzialne. Może ktoś, jak przepisuje nam leki, to powinniśmy się go słuchać i stosować je od razu, jeść je od razu. Ale powiem wam, że jakoś tak mnie to wszystko po prostu dobiło, że no nie byłam w stanie się pozbierać i wykupić lekarstwa i zacząć je od razu jeść. Jeżeli ktoś z was choruje na tą chorobę, miał z tym do czynienia, ma z tym do czynienia, błagam, powiedzcie mi coś o niej więcej. Tylko tak na serio, nie to co pisze w internecie, bo tyle to ja wiem. Chciałabym dowiedzieć się od kogoś na serio, jak to przeszedł, jakie miał leki, jakie rokowanie. W ogóle przez jakiś czas na pewno nie mogę coś w ciąży. I mam nadzieję, że te leki i ta choroba nie spowodują, że nigdy nie znajdę w ciąży, bo wtedy to po prostu zapłaczę się na śmierć chyba. Bo bardzo chcę mieć dzieci, wiecie to od zawsze. Więc no nie mogę teraz zajść w ciąży, może by mi się udało, ale nie mogę. Więc serio, boję się strasznie, serce mi pęka, głowa boli, ale to też przez tarczycę, przez tą chorobę, zaburzenie, zwał jak zwał. Więc jest kiepsko. Ogólnie jest kiepsko, ale staram się czerpać życie jak najwięcej. Obiecałam to sobie w 2023 właśnie w styczniu, żeby brać życie za rogi, żeby niczego nie odkładać na później, żeby być dumną z siebie, zadowoloną ze swojego życia i staram się to robić każdego dnia, nawet po tym, jak dowiedziałam się, że jestem chora, nawet po tym, jak dowiedziałam się o śmierci. Staram się pozytywnie myśleć i to jest bardzo ważne. Myślę, że to jeszcze podtrzymuje mnie przy takim no, zdrowym trybie życia, że dzięki temu moim podejściu na pewno też jestem bardziej odporna na wszelkie choroby umysłu. Są przy mnie bliscy, to też jest bardzo ważne. Jesteście przy mnie wy. To też mega mi pomaga w życiu codziennym, bardzo, bardzo mocno. Dziękuję wam za wsparcie. I przepraszam was, że ten odcinek nie był wesoły, nie był taki, jakiego oczekiwaliście. Sama oczekiwałam innego. Zawiodłam się mocno. Życie po raz kolejny dało mi mocno w kość. Nawet nie jako zakończy ten odcinek. Najchętniej tą minutą ciszy. Ale żeby było merytorycznie, to przede wszystkim życzę wam i waszym najbliższym dużo zdrowia, dużo wytrwałości, dużo odwagi, dużo pozytywnego myślenia. Wspierajcie się nawzajem, to jest bardzo ważne. Bądźcie zdrowi, wspierajcie się, doceniajcie to, że macie obok siebie bliskich. Jeżeli nie macie bliskich, typu rodzina, to przyjaciele, znajomi, ich też doceniajcie, wspierajcie, dbajcie o nich. Pamiętajcie, nawet taki mały gest, jak życzyć miłego dnia jest bardzo ważne, zbliża nas do siebie. Jeżeli ktoś w rodzinie jest bardzo dla was bliski, a nie macie z nim zbytnio dobrego kontaktu, może naprawcie relacje, spróbujcie to zawalczyć. Dbajcie właśnie też o uczucia innych. Przypominajcie o regularnym badaniu się. Tak jak ja zabrałam moją mamę na badania, tak jak mój tata wie, że ma chodzić i też mu o tym przypominamy. Tak, wy mówcie to waszym bliskim, przypominajcie im, że mają się badać, mają o siebie dbać, mają o siebie walczyć, że potrzebujecie ich przy sobie.
To jest bardzo ważne i życzę Wam tego, żebyście byli blisko z Waszymi bliskimi, żebyście mieli dużo takiej wytrwałości i całych pozytywnych emocji nawet w takich najgorszych sytuacjach w życiu. Kocham Was, dziękuję, że ze mną jesteście i postaramy się, żeby tak jak zawsze to miało miejsce, żeby nasze filmiki umilały Wam dzień, umilały Wam czas i widzimy się na Instagramie, TikToku, YouTubie. Jeszcze na pewno. Długo. Pa, pa, kochani. Bye.